Szymon Bajor, przytkaz W34. Przede wszystkim gratuluję, bo zanim będzie dobra impreza, słyszałem, że rodzina się powiększa. Tak, rodzina się powiększa, spodziewam się drugiego synka. Także myślę, że ten 2016 rok będzie moim rokiem. Tego ci życzę. Walczysz z zawodnikiem, który ma rekord znacznie mniejszy od ciebie, 4-0. No i tak, znaczy ostatnio też walczyłeś z zawodnikiem, który miał mniejszy rekord. Niestety to przegrałeś, ale no, wydaje mi się, że jednak poprzedni rywal to nieco inny kaliber, chociaż się okaże. Pytanie, czy ty czujesz się w pewien sposób niedoceniany, że jednak dostajesz cały czas zawodniku z mniejszym rekordem? Nie, absolutnie nie. Jestem tak samo młodym zawodnikiem Federacji KSW, tak jak i Jędrzej czy Michał, nie? Także wchodzimy do KSW i zaczynamy wszystko od początku. Także no, nie czuję się jakoś tam niedoceniony, nie? Też nie lekceważę Jędrzeja, nie uważam, że to jest niższy kaliber ode mnie czy tam od Michała. To jest waga ciężka, no. Jest po prostu, ta waga jest nieprzewidywalna, wszystko się może zdarzyć i myślę, że tutaj rekord nie ma żadnego znaczenia. To prawda, po części się zgadzam. Nowa motywacja podobno w tobie, rozmawiałem z twoim trenerem i powiedział, że jakiś taki jest inny ogień w tobie. Myślę, że ten rok przerwy, który miałem od startów, to nie poszedł na marne, bardzo ciężko go przepracowałem. I myślę, że jutro będą tego efekty. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i wreszcie będzie Michał Kita w twoim narożniku. Poprzednio nie zdążył, nie był, jak cokolwiek było powodem, no teraz będzie. Tak, teraz będzie. Jutro Michał już rano do mnie dojedzie, także będę miał ogromne wsparcie w narożniku i co? No, sam wyskoczyłem z takim pomysłem, żeby po prostu Michał do mnie doszedł, bo często tam przyjeżdżam do niego, znam je, wie na co mnie stać i wie jak mnie zmotywować, także myślę, że przyda się. Mhm. Jędrzej Maćkowiak jest jednym z takich zawodników, którzy powiedzmy są po części tak pchani na takiej fali uwielbienia fanów, można powiedzieć, takie objawienie trochę, tak, i wielu zawodników mocno go wspiera. Często to się dzieje tak, że też ci zawodnicy mogą być przeceniani. Natomiast czy był któryś z tych pojedynków, które widziałeś, które wskazywały na jakieś takie mocne, słabe strony twojego rywala? Który to był taki pojedynek? Czy szczerze powiedziawszy, nie przeglądałem wszystkich to pojedynków Jędrzeja, nawet nie wiem, czy są na internecie. Spotkałem się, przejrzałem ostatnią jego walkę, ale to też podejrzewałem, że też to było chyba w maju, czy gdzieś też w tamtym roku. I od tego czasu mogło się dużo zmienić, także no, nie wiem, no, wszystko pokażę jutro. No. Rozumiem. Tak naprawdę. Tak, ja ci bardzo dziękuję za twój czas, dziękuję, że zszedłeś w tak późnej porze. Widzimy się jutro i powodzenia. Dziękuję. Dobra. Ale trafiłem. Musimy poczekać, bo...